Czy ukraińskie zboże zagraża bytowi polskich rolników? We wtorek po południu polski rząd jednak zgodził się na tranzyt ukraińskiego zboża przez Polskę. Skąd takie zmieniające się decyzje polskich władz? Spróbuję to dzisiaj wyjaśnić. Tę rozmowę nagrywam we wtorek blisko północy, bo chcę Państwu wytłumaczyć, co się dzieje, co się stało, jakie są tego przyczyny. Układ Otwarty pracuje, jak widzicie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, po to, żeby Państwu wytłumaczyć, co dzieje się w Polsce i świecie. Dziękuję bardzo wszystkim patronom, dzięki którym ten program może być realizowany. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Jeśli ktoś z Państwa jest szefem albo właścicielem firmy i chcielibyście zostać mecenasem Układu Otwartego, zapraszam do kontaktu ze mną. A teraz już łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. E-Kwadrat V to polska spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Firma DevTalent, budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. OnGeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. XTB, polska platforma inwestycyjna oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. Marcin Nowacki, wiceszef Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Witaj serdecznie. Witaj, dzień dobry Państwu. Dziękuję, że zgodziłeś się w środku nocy rozmawiać. Wytłumacz proszę, o co chodzi z tym zbożem? Może od samego początku rozumiem, że zboże ukraińskie nie mogło być wywożone z Ukrainy przez blokadę portów ze względu na wojnę. W lipcu zostało podpisane porozumienie w Stambule, które umożliwiało częściowy eksport, ale wtedy też zaczął się transport tego zboża przez Polskę. I co się zaczęło dziać? Ja się cofnę jeszcze do maja 2022 roku, gdzie Rada i Parlament Europejski podjęli decyzję o otwarciu rynku wspólnotowego na produkty ukraińskie. Czyli zgodziliśmy się na poziomie unijnym, aby zdjąć kwoty i cła na produkty eksportowane z Ukrainy na rynek wspólnotowy. To była fundamentalna decyzja, wyjątkowa decyzja, bo pamiętajmy, nasz proces akcesji, negocjacji, wejścia do Unii Europejskiej, gdzie to wejście, zbliżenie się do rynku wspólnotowego było podzielone na etapy. Tutaj właściwie jedną decyzją postanowiliśmy otworzyć rynek wspólnotowy. Ja uważam, że to była bardzo dobra decyzja i od czerwca 2022 roku mamy otwarty rynek również na produkty rolne, na żywność z Ukrainy do Unii Europejskiej. No i to traktujemy w tym zakresie Ukrainę tak, jakby była już członkiem Unii Europejskiej. Tak. Oczywiście to jest bardziej złożone, bo podobnie jak członkowie państw czy firmy z państw unijnych, produkty ukraińskie, żywność przetworzona musi spełniać pewne normy, certyfikaty, tak produkty przetworzone z Ukrainy te normy i certyfikaty muszą spełniać, ale już produkty surowe, przed obróbką, w tym oczywiście zboża, kukurydza, no po prostu mogą wjeżdżać bez kontrolowania czy jakby dostosowania produkcji, wytwarzania tych produktów na terytorium Ukrainy. Także to jest złożona sprawa, która nie pozwala akurat w produkcji rolnej wjeżdżać tym produktom na teren unijny. W przypadku produktów przetworzonych
gotowych chemikaliów jest to bardziej złożone. Trzeba spełniać jednak normy, certyfikację unijną. Czyli w tej, jeśli chodzi o zboże, to można powiedzieć, że farmerzy ukraińscy mają przewagę nad polskimi i rolnikami z innych krajów, no, ponieważ jakby mają mniej ograniczeń. Tak, no ale pamiętajmy, że jednak no, ten ruch, solidarny ruch Unii Europejskiej wynikał z tego, że sytuacja była bardzo trudna, krytyczna po stronie ukraińskiej i po stronie też dostępności tego ukraińskiego zboża, kukurydzy na rynkach światowych. Ukraina jest globalnym graczem w tym zakresie. Sprzedawała do Azji, do państw unijnych, poza Polskę. Polska nie była tutaj odbiorcą, była znikomym odbiorcą, do Afryki. Także ona ma know-how, umiejętność eksportu na rynki trzecie, ale ponad 90% tych produktów rolnych była eksportowana drogą morską. I stąd ta zmiana przy blokadzie portów morskich, ta decyzja z maja, która weszła w życie, była już egzekwowana w czerwcu, była właściwa i absolutnie słuszna. No i myśmy też przecież za tym się opowiadali i za tym lobbowali, żeby umożliwić Ukraińcom sprzedaż swoich produktów. Ale jeszcze powiedzmy jasne, z jednej strony mają Ukraińcy mają bardzo dobre ziemie, lepsze niż w Polsce i zdaje się, że mają też te ich gospodarstwa są bardzo duże, farmy są bardzo duże, tam są wielkie zakłady produkcyjne, co też daje im pewną przewagę. Tak, no nawet tak zwane średnie gospodarstwa rolne w Ukrainie to jest od 1000 do 10 tysięcy hektarów. To jest średni pułap. Są gospodarstwa po 40-50 tysięcy hektarów. Czyli dużo większe niż przeciętne polskie gospodarstwo. I powiedz, czy rzeczywiście było tak, że to zboże było, no, miało jechać do portów, ale gdzieś po drodze było sprzedawane polskim odbiorcom? No to jest złożona materia. Po pierwsze warto podkreślić, że to otwarcie, czy ta umowa z lipca a propos otwarcia trzech portów na Morzu Czarnym zadziałała. W grudniu mniej więcej 75% eksportu artykułów rolno-spożywczych była wysyłana tym kanałem. To były trzy porty, są trzy porty na Morzu Czarnym, ta umowa jest przedłużona w tej chwili. Odessa, Czarnomorsk i Piwdeny. Także to zadziałało, ale to ciągle było 75%, nie przeszło 90%. I oczywiście Polska stała się istotnym odbiorcą i też państwem tranzytowym na te produkty. Dla rolników z centralnej i zachodniej Ukrainy to jest rozsądny wybór, długofalowo oczywiście rozsądny wybór, aby realizować tranzyt przez Polskę. On jest złożony. To nie jest taki typowy tranzyt, jak my go znamy, że coś wjeżdża, jedzie i wyjeżdża. No co to znaczy złożony? No, mówimy o wolumenach dużych, bo w ubiegłym roku do Polski wjechało ponad 2 miliony ton zbóż z Ukrainy i te wolumeny realizuje się drogą transportem kolejowym. Wiemy, że kolej w Polsce, kolej europejska jest inna od kolei, która funkcjonuje, jest bardzo rozbudowana i funkcjonuje na terytorium Ukrainy. Także ten tranzyt wymaga tak czy owak przeładunku. Polska tutaj ma kompetencje w tym zakresie, ma terminale przeładunkowe, gdzie te kontenery mogą być przeładowywane, zboża mogą być przeładowywane na europejskie platformy. Niemniej jednak to trzeba rozładować, musi być odpowiednia rotacja platform, które te kontenery zawiozą.
platformy szerokiego toru wrócą na Ukrainę, skąd zbierają od producentów rolnych produkt. Także to jest złożony proces, wymaga planowania, przepustowości. My tą przepustowość mamy i jeszcze mieliśmy przed miesiącem, my ciągle pomagaliśmy polskim firmom, które realizowały ten tranzyt w tym, aby łączyć z partnerami ich, z partnerami Ukrainy. No niemniej jednak to wymaga czasu, aby tą przepustowość i zdolność przeładunku budować, szczególnie, że te porty, te terminale przeładunkowe są obciążone innymi produktami, które są nie mniej ważne. Także no mamy ograniczenia pod kątem infrastruktury, mamy też ograniczenia pod kątem naszych portów. No wiodący port w Gdańsku wydaje się jest zainteresowany tym, aby ten tranzyt odbywał się przez właśnie Gdańsk i są decyzje już z tamtego roku o tym, aby duże wolumeny tranzytu realizować przez Gdańsk, ale to znowu wymaga inwestycji tam na miejscu w właściwe magazyny pozwalające składować duży wolumen zbóż po to, aby je później załadować na właściwe statki. Także to nie jest to. A czy do tej pory ten cały transport szedł? Czy do tej pory cały ten transport szedł przez polskie porty, przez port w Gdańsku, czy część trzeba było transportować do innych? Port w Gdańsku no, słynie i specjalizuje się w transporcie węgla. Także to nie był temat, to nie były produkty zboża, kukurydza, które były istotnie w takich dużych wolumenach, takich jak o których teraz mówimy, transportowane przez Gdańsk. Nie, to się zaczęło dziać, ale to ciągle jest perspektywa przed nami, decyzji po stronie polskiej, czy chcemy być krajem tranzytowym, realizować te wszystkie usługi, leasingować platformy, kontenery, realizować przeładunek, również składować te kontenery, bo to się nie dzieje tak po prostu, tylko trzeba czekać na wymianę platform. Czy chcemy rozbudowywać wreszcie porty po to, aby przyjmować większe statki transportujące zboża. To są decyzje, które no, w części były podejmowane i była wola i chęć, aby to realizować, ale wymagają inwestycji po stronie i polskich, i międzynarodowych firm, które tutaj w tym obszarze działają. I takie zainteresowanie ja obserwuję, widzimy to w ZPP i po stronie polskich graczy, i po stronie międzynarodowego kapitału. Czy to jest opłacalne dla nas, pomijając sytuację teraz tę wojenną, tak, w której robimy to też, bo pomagamy naszym sąsiadom, bo są w dramatycznej sytuacji i to jest oczywiste, ale czy docelowo to jest dla nas dobra sytuacja i czy to jest dobry biznes, żeby po wojnie to się ustabilizowało i możemy przejąć tę część tranzytu i na tym dobrze zarabiać, czy to jest tak skomplikowane, że właściwie może niekoniecznie nam się to opłacać? Absolutnie to jest właściwy kierunek i to jest opłacalne. No, Polska ma dobre doświadczenia z infrastruktury tranzytowej. Stale ją rozwijamy. Przy tranzycie, jak w tym wypadku również, potrzebna jest infrastruktura dodatkowa, logistyczna. Także to jest siła, jeżeli możemy dzisiaj w kolejnych tygodniach, miesiącach, latach zabezpieczyć sobie dany wolumen tranzytu z zachodniej Ukrainy przez Polskę, Gdańsk i dalej drogą morską. Dużo zostaje u nas tej obsługi, jak powiedziałem, po stronie kolejowej, po stronie terminali, po stronie opłat celnych, po stronie opłat w portach. No, o to się biją państwa na świecie. Wiemy, jak ważna ta infrastruktura i tego typu tranzyt i później wysyłka produktów drogą morską jest dla Niemiec, dla Holandii. Także absolutnie ta decyzja też jest w Polsce, aby rozbudowywać nasze porty, w szczególności port w Gdańsku. Jest o co się bić. Jak powiedziałem, producenci, rolni, traderzy, którzy kupują produkty z zachodniej Ukrainy, są tym zainteresowani i są w stanie kontraktować takie zlecenia,
nie na miesiąc, dwa, ale na lata do przodu, już teraz. Dobrze, wracam do pytania. Czy to zboże częściowo zostawało w Polsce? Ktoś się sprzedawał tutaj na lewo, czy nie na lewo, zgodnie z umową, czy niezgodnie z umową, czy po prostu można było, bo nie było zakazu? Jak to wyglądało? Czy rzeczywiście było sprzedawane i czy to były duże wolumeny? Pamiętajmy, tak, było sprzedawane. Mieliśmy i otwarte granice na import i na tranzyt. Temat importu zbóż do Polski stawał się tematem politycznym w ostatnich tygodniach, mniej więcej od początku marca i był eskalowany. Oczywiście z uwagi na istotnie wyższy import zbóż do Polski aniżeli rok wcześniej. Ja mam przed sobą dane za 2021 rok, za pierwsze 10 miesięcy versus 2022. I to jest import łączny zbóż do Polski na poziomie 1 miliona do 2,5 milionów. Także to istotna zmiana nastąpiła. To nie jest zmiana, która decyduje o być albo nie być polskiego rolnictwa. Ale rozumiem, że uderzyła w polskich rolników. No jak się pojawia więcej towaru i się sprzedają zboże mojego sąsiada, nie moje, no to ja na tym tracę. Oczywiście tak. Mniejsi polscy rolnicy mogli być tutaj poszkodowani, aczkolwiek ta cena w Polsce zbóż podążała za cenami światowymi. Niemniej jednak oczywiście produkt na granicy Polski i Ukrainy był tańszy od tego polskiego, ale eksport też nam urósł. To nie jest tak, że jeden do jednego ta nadwyżka zostawała w Polsce. No nie, część z tego była reeksportowana i to też jest wielka szansa. Ja i ZPP stoimy na stanowisku, że import powinien być dozwolony, bo to pozwoli zbudować jeszcze większy wolumen naszego eksportu i zbudować silny rynek tak zwanych traderów, czyli przedsiębiorców rolnych, którzy są w stanie handlować dużymi wolumenami ze światem, którzy są w stanie kontraktować duże transporty drogą morską. Ale żebyśmy dobrze zrozumieli, bo ja nie jestem pewien, czy dobrze rozumiem i czy nasi słuchacze i widzowie dobrze zrozumieją. Tranzyt jest ok, bo rozumiem, że nie zostaje nic w Polsce, zarabiamy na tym, że coś przejeżdża przez polskie tory, czy przez polskie drogi, porty i tak dalej. A teraz mówisz import, tak? Że import, w zasadzie wy mówisz, że też jest ok, ale jeżeli ktoś importuje i sprzedaje na polskim rynku, to polscy nie, może importować. Trading tymi produktami polega na tym, że importujemy, rozbudowujemy nasze magazyny zbożowe i bo mamy wolumen na to, aby przyjąć jeszcze więcej i decydujemy, kiedy, w jakich warunkach chcemy i komu to sprzedać. Także polega to na tym, że importujemy, magazynujemy, budujemy nowe łańcuchy odbiorców, nowe relacje handlowe w skali globalnej i później to po odpowiednim czasie, w momencie, kiedy sam przedsiębiorca uważa za najlepsze, sprzedaje w dużych wolumenach, w dużych ilościach. Tak, także sprzedaje do innych krajów albo sprzedaje w Polsce. I wtedy, kiedy sprzedaje w Polsce, wtedy szkodzi polskim rolnikom. Polski rynek jakby jest... Nikt tego nie będzie robił na dużą skalę w Polsce. Oczywiście były te przypadki, które znamy w tej chwili z mediów, z wypowiedzi publicznych, gdzie udawało się, że coś jest przeznaczone na tranzyt, a w praktyce się mieszało te produkty zboża ukraińskie ze zbożami polskimi. W ten sposób trochę budowało większą rentowność. Oczywiście to nie jest celem samym sobie i to nie chodzi o to, aby to wspierać. Aczkolwiek tutaj mówimy o różnych kategoriach produktów rolnych, bo są takie produkty rolne, gdzie na przykład śruta słonecznikowa, gdzie Polska absolutnie od zawsze importowała większość tego produktu,
importowała głównie z Ukrainy i z Rosji i teraz też się znalazła na zakazie importu, co jest absurdalne. Znaczy to w ogóle nie ma, to jest ruch czysto polityczny, nie ruch merytoryczny. Także tutaj są różne produkty, o których możemy rozmawiać i dowodzić, że koniec końców te działania, które obecnie mają miejsce w kontekście walki z importem i tranzytem, no to w dużej części jest jednak aktywność polityczna. Mam Czyli przykładając, mówiąc wprost, trzeba... mówiąc wprost, to jest tak, że rolnicy zaczęli się obawiać, PiS, partia rządząca, zabiega o głosy rolników, bo konkuruje z PSL-em, w związku z tym chciała pokazać, że walnie pięścią w stół i uporządkuje wszystko, w związku z tym jednego dnia zabroniła tranzytu, zabroniła importu wszystkiego. No nie jednego dnia, to był pewien proces, był proces oddziaływania. Ale mniej więcej mechanika była taka. No nie można ukrywać tego, że w Polsce mamy w tym roku wybory, że temat importu produktów rolnych z Ukrainy był podnoszony przez poszczególne grupy polityczne, które ze sobą konkurują. Także absolutnie to jest w mojej ocenie głównie w tej chwili problem polityczny. Oczywiście mamy koalicję państw z Europy Środkowej, które występowały w tej sprawie już przed kilkoma tygodniami do Unii Europejskiej, aby ten temat był jakoś zaadresowany na poziomie unijnym. Ale jak powiedziałem, no tutaj nie ma jednej miary. Oczywiście zboża są dla nas najtrudniejsze, ale w śrucie słonecznikowej, którą wykorzystujemy na potrzeby pasz, a z kolei pasze są dla nas istotnym elementem przetwórstwa, już przed agresją 90% tego produktu pochodziła z Ukrainy i Rosji, w większości z Ukrainy. Na 400 tysięcy ton, 370 tysięcy pochodziła z Ukrainy. A teraz wpisujemy ten produkt na listę produktów zakazanych. Także to tutaj nie ma sensu. Rozumiemy trudności na poziomie polskiego rolnictwa, tą podażą zbóż, ale jak powiedziałem, to nie jest przy tych wolumenach eksportowych, to nie jest tak, że to jest jakieś nagle totalne zalanie naszego rynku. My też więcej rok do roku eksportujemy zboża. To jest co prawda różnica kilkuset tysięcy ton, nie w milionach, ale jednak część tego nadmiernego importu rok do roku, jak porównujemy dane, wyjeżdża jako eksport, najpewniej jest zyskiem polskich handlarzy w tym sektorze. Także no to jest bardziej złożone, ale według mnie ta dyskusja byłaby zupełnie inna była w tamtym roku, jak nie zbliżały się wybory. W tamtym roku ten temat był bardziej pilny i było trudniej o tym dyskutować w Rumunii. Tam był taki kryzys, jeżeli chodzi o napływ produktu, głównie przez Dunaj do Konstancy. W tym roku jest problem polityczny w Polsce, ale myślę, że to jest absolutnie problem, który można zaadresować na poziomie faktów, danych, merytorycznie i budować średniookresowo i długookresowo pozycję Polski w tym sektorze, gdzie naprawdę ja widzę dużo szans. I co się stało? No, była bardzo szybka reakcja z jednej strony Komisji Europejskiej, z drugiej strony Ukraińców, którzy bardzo dynamicznie zareagowali na tą sytuację. Doszło do szybkich rozmów i nagle z dnia na dzień problem został rozwiązany. To jest dobre rozwiązanie. Co się stało? Może powiedzmy też, co się stało i czy to jest dobre, racjonalne rozwiązanie, najlepsze z możliwych w tej sytuacji, jaka jest? Myślę, że to nie jest jeszcze rozwiązanie. No oczywiście zaadresowaliśmy tranzyt i to, aby tranzyt był monitorowany w formacie podobnym do transportu paliw. To oczywiście jest wykonalne i ja zgadzam się, że jak są dokumenty tranzytowe na dany produkt,
to powinniśmy mieć pewność jako poważne państwo tranzytowe przy wielu produktach, że ten tranzyt jest realizowany. Także pewnie w wypadku tranzytu to jest wykonalne. My z kolei proponowaliśmy jeszcze kilka tygodni temu inne rozwiązanie, aby wprowadzić kaucję tranzytową, czyli podmiot, który realizuje tranzyt, który przewozi przez Polskę dany produkt, mowa była właśnie o zbożach, wpłaca kaucję, która jest zwalniana przy potwierdzeniu wywozu tego produktu z Polski. Monitoring jest innym rozwiązaniem, może nawet tańszym pod kątem operacyjnym, w porządku, ale ciągle utrzymujemy, że na wiele produktów, czy w ogóle w samej swojej istocie, zakaz importu również nam szkodzi. Na pewno dużą część tych produktów, które są na liście zakazu importu, trzeba udrożnić i pozwolić im swobodnie wjeżdżać na rynek Polski. O innych możemy rozmawiać znowu, o jakichś sposobach ograniczenia negatywnych szkód dla polskich i regionalnych rolników, tak mowa jest o Polsce w tej chwili, Słowacji, Bułgarii, potencjalnie Rumunii. Myślę, że ta rozmowa z Komisją Europejską na ten temat jest absolutnie wskazana i właściwym rozwiązaniem. Zakaz w ogóle, jako ja rozumiem, że zakaz polityczny, a nie jako rozwiązanie problemu. Tak długo jak mamy zakaz importu, to nie uważam, aby temat był rozwiązany. Rozumiem, że te decyzje powinny zapaść na poziomie unijnym, a nie na poziomie bilateralnym. No, jeżeli chodzi o handel i politykę handlową, no to jesteśmy oczywiście zależni od Unii Europejskiej. To jest obszar zharmonizowany i wymaga jednolitej polityki. Jeżeli była jedna decyzja z maja tamtego roku o tym, że otwieramy rynek wspólnotowy, no to ona jest na cały rynek wspólnotowy. To jest o tyle ważne, że jesteśmy w przededniu decyzji o wydłużeniu tego okresu dostępu do rynku wspólnotowego. W mojej ocenie ta decyzja będzie pozytywna, ale mogą być jakieś mechanizmy częściowej interwencji, o które rozumiem walczy Polska i inne państwa z regionu w kontekście wsparcia unijnych producentów rolnych. I tak rozumiem jednak, odbieram, że tak czytam te decyzje i działania z ostatnich dni. Żeby podsumować, rozumiem, że ta decyzja, która zapadła we wtorek, powinna uspokoić z jednej strony rolników, no bo to ta groźba, której się obawiali, znika. Trochę też uspokaja Ukrainę i Komisję Europejską. No pozostaje kwestia importu poszczególnych produktów, ale to już nie jest tak wielki problem doraźny, zwłaszcza jak problem tranzytu. Tranzyt dla Ukrainy jest fundamentalny i zamknięcie, dla mnie to było kompletnie niezrozumiałe, bo wiemy, że z tranzytem sobie można radzić na różne sposoby, że taki ruch drastyczny wykonaliśmy. W sytuacji, kiedy ciągle transport drogą morską przez Morze Czarne jest bardzo ryzykowne, ograniczone, no, Polska jest bardzo istotnym graczem dla Ukrainy, dla stabilizacji w ogóle łańcuchów dostaw, budowy nowych łańcuchów dostaw. Także tranzyt jest absolutnie warunkiem koniecznym, ale jak powiedziałem, import też jest ważny i należy o tym rozmawiać. Nie ma co obchodzić, czy nie zauważać głosów polskich rolników. To jest ważny głos i warto go zaadresować, ale nie zakazem zero-jedynkowym. Chciałbym też powiedzieć na koniec o potencjalnie gigantycznej synergii ukraińskiego, polskiego rolnictwa i polskich przetwórców. My jesteśmy jednym z największych przetwórców spożywczych w Unii Europejskiej. W niektórych kategoriach jesteśmy najwięksi. I to może być wielka szansa dla Polski i Ukrainy w kontekście
odbudowy Ukrainy i inwestycji, które tam będą miały miejsce. Polskie firmy przetwórcze mogą i powinny w mojej ocenie tam inwestować, rozwijać się międzynarodowo i budować nie tylko zdolność do zwiększonego eksportu na rynek wspólnotowy, bo to po części mamy zrealizowane i tą pozycję trzeba bronić, ale budować zdolność do bycia eksporterem w wybranych produktach, przetworzonych produktach w skali światowej. To jest synergia, scenariusz, gdzie możemy budować dużą wartość dodaną dla Polski, Ukrainy, polskich przedsiębiorców. To bardzo też ciekawe i na pewno o tych wszystkich sprawach dotyczących współpracy rozmaitej, również gospodarczej, polsko-ukraińskiej w Układzie Otwartym też będę wiele rozmawiał. Marcin Nowacki, bardzo serdecznie Ci dziękuję, że znalazłeś czas w środku nocy, ale no, świetnie, że się udało. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To wszystko na dzisiaj. Jeśli uważacie, że warto, subskrybujcie Układ Otwarty. Wspierajcie na patronite.pl, bo to pozwala mi tworzyć niezależny całkowicie miejsce do rozmowy o tym, co się dzieje w Polsce i na świecie. Dziękuję bardzo. Na dziś to wszystko. Do zobaczenia. Do usłyszenia. We'll be right back.